gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Aczkolwiek uważam, że Ren z Mołdawią na ich terenie. Kuba, bilety! Przepraszam bardzo. Znajdujemy się w Michałowicach, super tajnym ośrodku, w którym reprezentacja Polski przygotowuje się do jakże ważnego wyjazdowego meczu z jakże wymagającym rywalem San Marino. Przed chwilą mieliśmy lekką mrzawkę, która skutecznie wystraszyła naszych piłkarzy i nie są oni już obecni na treningu. My widzieliśmy już gierkę taktyczną i wiemy, jaki skład selekcjoner Fornalik wystawi na ten mecz. Za nami 45 minut. Mam nadzieję, że na drugą połowę już nie wyjdę. Selekcjoner zdecydował się na bardzo defensywne ustawienie. W bramce Boruc i Szczęsny. Chavez próbuje wybić piłkę. Nie trafia w nią. Parejko wściekły. Chavez mu tłumaczy, że on nie ma wpływu na to, gdzie i jak kopie. No. Aby nie stracić zbyt dużo bramek, zdecydowaliśmy się na grę pięcioma obrońcami. Od lewej. Benisz. Glik. Wasilewski. Nie chcą zdrowne! Radek Kałużny wraca z emerytury. Znaczy wiesz, on by kurwa kopnął, ten przeaktorzył. I mości pan Piszczek z Borussii. Słaby, mało zwrotny, nie ma wyczucia kiedy się podłączyć. Zero techniki, zbija do środka. No chłopie, kurwa, nie odpalaj samochodu przez półtora roku i spróbuj go odpalić w niedzielę. No. W 10 minucie meczu delegacja złożona z graczy Borussii i Mierzejewskiego zamierza udać się z wódką do sędziego celem ustalenia wyniku meczu. Piotrek, no gratulujemy tego strzału, przynajmniej mamy co wyciąć do skrótu. No tak, jest niedziela, jest 17, pogoda nie sprzyja grze w piłkę, ale co by tu jeszcze więcej dodać? Gdyby to się nie udało i niestety stracilibyśmy bramkę, trójka środkowych obrońców, Glik, Wasilewski i emerytowany Kałużny, rozpocznie kopanie tunelu pod boiskiem celem dokopania się pod bramkę rywala. Już musimy na chaos, Adams! Powiedz mu, na chaos! Wpis, duca! No, jesteśmy w dobrej formie, piłka nam nie odskakuje. Wytrzymujemy już te 70 minut. Stać nas na europejskie puchary. Dziękuję bardzo. Panowie, no już pomijając emocje, bo te no niewątpliwie były, no sędzia pobił asystenta. Mariusz Pawełek gonił psa po polu karnym, który był w tym polu karnym częściej niż piłkarze Korony. Widziałem Marcina Neymana na trybunach. Spotkałem trenera, wracając w imieniu szwagra. Spytał, czy zagram, no nie wypadało odmówić. Za chwilę czytamy na serwisach informacyjnych świetny mecz z Kielcach. No faktycznie było 3-2, no ale po golu samobójczym, kopnięciu piłki na ośle przez Wawrzyniaka, karny i odbiciu piłki od kępki trawy, która kompletnie zdezorientowała bramkarza. No chociaż się nie oszukujmy. W 70 minucie, kiedy boczni obrońcy udadzą się już pomóc premierowi Tuskowi w meczu z rządem Włoch, selekcjoner Fornalik planuje szturmowy atak na bramkę San Marino. Od 5 lat nie przegraliście na Kon Wiktorski. Co się dzisiaj stało? Przegraliśmy po 9 latach. Tak, no powiem szczerze, założenia nam się wysypały tak no gdzieś w 8 minucie. Nie spodziewaliśmy się, że rywale będą biegać. Wystawiliśmy typowo techniczny skład. Ale cóż, no jest 0-4, będziemy walczyć. Dziękuję. Czy ja wiem, czy Kucharczyk rozgrywa takie dobre spotkanie? Dostał sytuację na karnego z 6 metrów, jakby tego nie strzeliłby do zmiany. Ja nie wiem, jeżeli to jest człowiek do reprezentacji, poprawię. Kamil, wytrzymałeś tylko 15 minut meczu z Mołdawią, dlaczego? Trener nie daje mi pograć i ogólnie ja bym chciał więcej grać, ale trener mi nie daje pograć. Czy to nie są problemy kondycyjne? Nie, to wszystko wina trenera, dziękuję. Założenia taktyczne były takie, żeby zagrać na zero z tyłu, niestety nie udało się. Za nami dwa oficjalne treningi reprezentacji Polski. Zawodnicy wylewali 7 poty. Jednak dwóch piłkarzy widocznych za moimi plecami przyszli jeszcze potrenować całe fragmenty gry. Tyle z Michałowic, dla Polsatu Sport, Roman Kołtoń.